W minioną środę w Łęce Opatowskiej odbyła się kolejna, 18. sesja Rady Gminy. Sesja jak zwykle rozpoczęła się od informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, a także sprawozdaniu z działalności wójta, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Radni podczas obrad zajęli się ważnymi dla gminy uchwałami. Dokonali zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych, a także w sprawie określenia wzoru formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Jedną z ważniejszych było przyjęcie na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. W roku 2016 wyodrębniono w budżetach szkół w gminie Łęka Opatowska środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie nauczycieli. Ustalono kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia w wysokości 100%. Radni podczas wczorajszej sesji określili też przystanki komunikacyjne w gminie Łęka Opatowska, których właścicielem lub zarządcą jest gmina, warunki i zasady korzystania z nich. Zatwierdzono też plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Wójt gminy Adam Kopis przedstawił radnym informacje o podjętych zarządzeniach i opłatach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz roczne sprawozdanie z podjętych czynności w sprawie gospodarowania nieruchomościami.